No witam Cię widzę bardzo serdecznie na filmie z GeForce Kings. Zaczynamy sobie, no właśnie, czy możemy dzisiejszy odcinek zacząć? Ja bym zaczął klasycznie, znaczy może nie tak klasycznie, bo jednak częściej chyba zaczynałem jakimiś pojedynczymi otwarciami tak naprawdę skrzynek. Ale dzisiaj zaczniemy sobie od batelki na 1200 zł, takie skrzynki. 6 takich skrzynek wrzucamy, tworzymy oczywiście bitwę i tym oczywiście miłym akcentem zaczynamy dzisiejszy film z GeForce Kings. A jak Ty chcesz sobie oczywiście skina wygrać, no to sub, dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzek oczywiście napisz. Dołącz na Discorda, no i oczywiście użyj kodu Croxy na oczywiście GeForce Kingsie. Jak to są pełnoletnim jesteś, wystarczy, że zalogujesz się z ligu, zapisujesz, klikniesz oczywiście tutaj magiczny przycisk, kod promocyjny i oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x, oczywiście sobie wpiszesz, masz ten 5% więcej do każdej wpłaty, no i oczywiście skrzynka na start za free, więc serdecznie zapraszam do skorzystania. Możesz sobie konto tutaj doładować magicznym zielonym przyciskiem, a my tutaj dostajemy co? No, mocno na dziurę. Skrzynia Chase, ostatnia, no niestety nic nam tu nie przyniesie. Lorios, teraz dwie ostatnie, tak naprawdę ostatnia tutaj nasza nadzieja. No jest AUK, który będzie warty pewnie z 2 złote, no 27 jednak, okej, okay, trochę się pomyliłem, ale ostatnia skrzynia i... No niestety, no przez to, że tutaj mój oponent trafił te shadowy, no to nic się tu dobrego dla nas nie wydarzy. 4500 zł nam zostało. Czy jestem dumny z tego, co zrobiłem? No kurczę, z jednej strony nie, ale z drugiej strony... No jak czegoś nie robisz, no to trzeba się uczyć po prostu na swoich błędach, tak? Z takiego oczywiście założenia wychodzę. Ale zróbmy coś takiego, że chodźmy na kontrolkę tutaj. Rzućmy skiny, no właśnie, rzućmy sobie jakieś tutaj trashery tak zwane. Rzućmy sobie tego Falchiona i niech będą te rękawice. I ustawmy, żeby tutaj na to właśnie lepsze skiny było 33%. I robimy sobie taką skrzynkę i zobaczmy jak nam pójdzie. Ostatnio poza filmem siadło mi na jakichś 15% i 3000 zł tu się melduje dla wuja. I o to właśnie chodzi. Mamy z powrotem 6 ponad koła, więc zajebiście. Bardzo tutaj dobrze, że tak powiem, rozdysponowałem nasz budżet na dzisiejszy film. Powyżej 300, no jest to moja ulubiona skrzynia, no swoją tutaj zrobię już bilioner. 3200, jest to połowa naszego budżetu, stary. I serio, jeżeli teraz z tych skrzynek właśnie takich, no tak naprawdę wszystko albo nic, ja tak te skrzynki lubię sobie określać. Jeżeli nic z nich nie dostaniemy, no to się obrażę i... Będzie wtedy naprawdę mocno lipa, bo przez cały film, no tak naprawdę nic nie dostaliśmy z tej skrzynki. Nie było żadnych, znaczy niekoniecznie z tej, tak? Chodzi mi o kategorię taką, wiesz, no właśnie to co powiedziałem. Takie te skrzynki, wszystko albo nic. To nie dostaliśmy żadnego tutaj uniesienia, tak? No tutaj co z tego, że wypadają no, jakieś M-ki Asimov, chociaż tutaj patrz, te, czekaj, ten 1700 dla mnie, 500 dla mnie jednak, okej, okay, no ale co z tego, dalej to jest strata, mamy tym razem my. Aha, no to nie wiem, czy ta Asimov potrzebna. Jak najprawdopodobniej, no na ten moment przytuli sobie mój przeciwnik sobie oczywiście skiny. No ta WP Fate, stary, jakby tu zleciała. Coś fenomenalnego to było, ale zobaczmy, no pusto i ostatnia skrzynia. Ostatnia tak naprawdę nadzieja, no my mamy tylko 3 tutaj skiny trafione. Mój oponent też ma 3, ale ten kałach może teraz zaważyć o tym, że to wygramy. I szczerze, 2500, stary, i mamy to. I zobacz, gdyby nie ten kałach, gdyby nie ten ostatni drop, to bitwa byłaby przegrana. Ale co z tego w sumie, jak wyszliśmy 700 na minus? Panie prowadzący, co to za biznes? Naprawdę, no jestem tutaj królem. Zawsze miałem łeb do interesów, tak? To mi się chce powiedzieć tutaj. 9300, no dobra, trzeba coś tu kurczę zaszaleć, stary. No bo stypa trochę jest. 3 gocza. 5200. Oj, co? Nie wierzę, skrzynia Boga na... O, boska skrzynia na GeForce Kingsie, stary. Za 4 koła, nie wierzę. Pan Bóg, Boże Olimpu mój. Nie wierzę, naprawdę nie wierzę w to, co się wydarzyło. No dobra, no po prostu jak zobaczyłem instant, że jest taka skrzynka, mówię, nie no, ja muszę mieć skrzynkę, stary, na bitewce. Zobaczmy, pierwsze otwarcie. Skrzynię kocza teraz, lepam, więc tak na spokojnie. Chociaż tutaj szczerze, to kosztuje 1500 zł, co ty gadasz? No dobra, okej, okay, kręcimy dalej. Również tutaj po augu jest to po 1500. Po 1500, przypominasz, ta skrzynia z 500 kosztowała, halo? Co tu się dzieje? Tutaj ten scout chyba dla nas. Co? Ja zawsze sobie zapamiętałem, stary, że ten scout właśnie jakoś dużo kosztował. Tak z 1500, a może to nie ten scout? No szczerze nie wiem. Ale dobra, zostało nam w tym momencie 5 skrzynek gocza, więc zobaczmy co tutaj... No, 1000 zł, okej, okay, w porządku. No tam jest ten, to właśnie, no Olympus, nie? Olympus. Na który oczywiście zależy nam najbardziej. Nie chcę nawiedzić jakie tam są skiny do trafienia. Ale zaraz się o tym oczywiście przekonamy. Dwie ostatnie skrzynie gocza. W tym momencie wydaje mi się, że przewaga jest po naszej stronie. Ale zobaczmy, ostatnie skrzynie 800 jeszcze tutaj dla nas.
spada. Ostatnie da nam, no w sumie nic, nie ten plot, jeszcze nie sam złotych, ale Strzynia Olympus. Co tu mam za skin? Ja już widzę jakie... Nie, to jest procentówka. To jest jakaś procentówka, stary. Cztery... Ja nie mogę. Ale 9 koła. Poszedłem na zero. Czy to było... No nie, kurczę, no czuję niedosyt, stary. Z jednej strony wiem, że powinienem, wiesz, przestać po prostu jak... znaczy, no nie powiem, że nie idzie, bo po prostu jedna skrzynka tak naprawdę mi tutaj cały game plan zepsuła. Ale, no kurczę, najrozsądniejszym byłoby chyba po prostu puścić, no ale no... Stary, o czym my mówimy? No ja nie jestem rozsądną osobą, ale ja musiał bardzo... No tak, dla sportu, znaleźć to skrzynię Olympus. Jedną taką otworzyć, stary. Mam nadzieję, że zostawisz w tym momencie łapę w górę. Jak nie, to się popraw, bo ja nie lubię, jak nie zostawisz łapę w górę pod filmem. 4 koła, skrzynia Olympus. Zobaczmy, czy boska skrzynia... No i śleto! No i śleto, czy to jest więcej niż 4 koła? Jest, kurczę, praktycznie równość. Dobra, jeszcze raz. Do 3 razy sztuka. Jedna była na bitwie, jedna była teraz. O kur... Wczepieczone. Ostatnie otwarcie i dzięki za oglądanie i widzimy się jutro. W zależności tutaj od mojego humoru tak poprowadzę jutrzej... Nie no, to jest... Dobra. Przepraszam bardzo. Kurwa, ile? 50 ile? 52 tysiące? 52 tysiące! No tak to się robi na dzikim zachodzie!